Cześć, siemanko, siemanko. Trochę różnych gadżetów jest na stole i mam trochę do pokazania różnej elektroniki, różnych tam czujników, ale nietypowo w pierwszej kolejności zważę, ile tutaj jest na wadze, bo to zaczyna mi przeszkadzać. No i pewnie kolejna opowieść. Kolejna opowieść starego montera. Dobra. Co my tutaj mamy? Kurczę, wysypało się wszystko. Wysypało się wszystko. I powiem wam, że nie wiem, jak jest teraz cena miedzi w skupie. No z tego co wiem, to jest jakaś zależność między dolarem, między złotem. No wszystko jedno od drugiego jest zależne. Kryptowaluty w to wchodzą, także tu są różne rzeczy takie, które są od nas niezależne. Może bardziej wydawało mi się kiedyś, że no im większa podaż, tym większa cena, ale to nie tak działa. No dobra, 30 zł, to mam 23,70. 23,70, więc tu jest w tym koszyku. I za chwilkę następny recykling. No i dobra. I teraz tak, parę takich gadżetów. To jest wyświetlacz. Aha, Fabi ostatnio pokazywał, jakie płytki mu przysłał. Czaja, Saracen chyba, Bastek. No wejdźcie do niego na kanał, zobaczycie fajne płytki, fajne tematy, jeśli chodzi o elektronikę. Dostał całe pudło. Ja tu mam też ciekawe różne rzeczy, różne przekaźniki, procesory, kondensatory są dosyć fajne. Płytka ta w każdym razie na 100% pracowała. Tutaj raczej mechanicznie było uszkodzone. Były uszkodzone elementy w ekspresie do kawy. Także to jeszcze zobaczę, przeglądnę. Co się nada, to wiadomo, się nada. Co się nie nada, no to elektrośmieci. Tutaj chyba właśnie Gołąb pokazywał, ile i gdzie wysyłać takie płytki, elektronikę. Ale chcę wam powiedzieć jeszcze o różnego rodzaju silnikach i rzeczach z tego ekspresu. I zobaczcie na przykład tutaj. Tutaj jest taki dosyć ciekawy przepływomierz. Bo jeżeli ja tutaj dmuchnę w rurkę, pewnie to słychać, wirniczek, który jest w środku, wysyła impulsy i te impulsy dalej zlicza elektronika. No w zależności, jaką dużą kawę żeśmy nastawili, kawę czy herbatę czy inny napój, tak? Bo ekspres był dosyć rozbudowany, także tam można było różne rzeczy ustawić i różnej wielkości. Czy to była filiżanka, czy kubek duży i tak dalej, i tak dalej. To właśnie tymi impulsami, tu prawdopodobnie jest halotron, ma trzy wyjścia i magnesik, który się kręci na
coś na zasadzie licznika wody, tylko że tutaj nie ma tarczy, tylko jest po prostu impulsy wysyłane do elektroniki, żeby to zliczało. Ale widzę, już jest zatarte, głośno pracuje. Tutaj nic nie ma ciekawego, tu jest sam plastik po prostu. Następną rzeczą, no wiadomo, wszelkiego typu elektrozawory, to jest zalany. Ta cewka jest zalana 230 V, nawet nie wiem, czy ją otwierać. Zdarzają się też aluminiowe, chociaż w większości powinna być miedziane uzwojenie, tak jak w tym silniku. I w tym silniku rozmawiałem z Pawłem P. Ecotech. Na live pokazywałem mu, a mam taki silniczek, trzeba będzie go rozebrać. On mówi, szkoda rozbierać, może gdzieś mi się na coś przyda, wystaw na jakiejś tam aukcji, może ktoś kupi za 10 zł, to jest więcej warte niż ta miedź, która jest tutaj w środku. Ale wiecie, takich przyda się, ja mam bardzo, bardzo dużo, tak? To się przyda, to się przyda, to się przyda i czasami leżą fajne rzeczy przez pół roku i się nikomu nie przydało, tak? Nawet mało tego, nikt mnie się nie zapytał, czy mam jeszcze dany silnik, czy dane urządzenie. Ja podobnie mam z transformatorami. Jak widzę na jakimś kanale, że jest duży transformator, duży prostownik, tak? No to widzę, ten transformator jest wycinane uzwojenie, prawdopodobnie dobre. Ręce rozkładam, tak? Ręce rozkładam, przecież to można powtórnie wykorzystać. Tu zobaczcie, taka przekładnia, też silniczek, przekładnia, wydawałoby się wszystko ładnie, pięknie. No ciekawy jestem, co jest w środku, ale w środku, no co może być? Trybki plastikowe. No i czy to da się gdzieś wykorzystać? Jakiś, nie wiem, ploter, jakieś urządzenie takie, bo tutaj na pewno jest z 10-12 przełożeń, tak? Znaczy 10-12 trybków. To przełożeń na pewno jest dużo, dużo więcej. Ten silniczek, nawet tu nie jest opisane, na jakie napięcie. Ale wezmę go, odkręcę i sami zobaczycie, ile tutaj tego jest. I może już nie będę opowiadał żadnych opowieści, po prostu no to jest taka właśnie opowieść, że jednemu się przyda coś, drugiemu się nie przyda. No i jak z tego wybrnąć, tak? Odkładać, zostawiać, wystawiać gdzieś na aukcji. Ktoś mi powiedział kiedyś, że im więcej zbieramy, tym jest człowiek, jak się zbieractwo bawi, no to mu wszystkiego szkoda, tego szkoda, tamtego szkoda. I w pewnym takim znaczeniu on stoi w miejscu, nie rozwija się, nie ma nowych rzeczy, nowych pomysłów, tylko człowiek się starzeje i włącza się wtedy zbieractwo. Nie wiem, czy to prawda, czy nie. Także no takie mam tutaj przemyślenia. Jeszcze trochę tych kabli tutaj mi zostało różnego rodzaju. Dzwonki mam też do sprawdzenia. O, zobaczcie, mówiłem, tu przekładnia jest konkretna. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć trybów. Także dosyć dużo, duże przełożenie. No i co, no tutaj nic z tego nie zrobię, chociaż może nie jeden... konstruktor by z tego coś zrobił. No ja z tego nic nie zrobię. Ciekawy jestem, czy to jest tak. To jest. O, takie trybki. Plastikowe.
jeszcze jakoś tam nasmarowane. U mnie to tylko recykling. Chociaż no taka taka sprawa też jest, żeby wcześniej pokazywać, co macie do odzysku. Może ktoś się pod filmem zgłosi. Komuś dany element jest potrzebny. I w ten sposób można się wymienić. Chociaż ja już to kiedyś robiłem. Pamiętam w tamtym roku, że pokazywałem na samym początku, słuchajcie, mam takie coś, tak? I leżało, dwa, trzy odcinki, czy miesiąc na przykład. No i dalej niektóre rzeczy leżą z tamtego roku. I no i co? I trzeba to rozebrać, bo nikt się nie zgłosił. A wystawiając na Allegro, no to też trzeba mieć czas. Nie wiem, jak to teraz jest z tym wystawianiem. Czy jakieś koszty się ponosi wystawiania. Dobra, film się robi długi. Bo jak jest długi film, to nikt nie chce za bardzo oglądać. Więc co? No, następnym razem na pewno będzie miedziucha. Zrobię tutaj porządek z tymi kablami. I z tą drobnicą, z tym makaronem i z tą elektroniką. Mam taki specjalny korcz, rzucę do kosza. Później przyjdzie na pewno taki dzień, że to znaczy się ja wybieram tam, jak coś zrobię z elektroniki, to szukam danych rzeczy, czy je ponownie można wykorzystać, czy nie, czy tak, czy po prostu od razu. Też mam taki pojemnik elektrośmieci, które oddaję do odpowiednich pojemników na punkcie skupu. Zresztą przy marketach są też takie kosze. I powiem wam, niektóre są zastanawiające rzeczy, że ludzie z nich nie wyciągają. Na przykład widziałem dużą szlifierkę albo duży, nie wiem, to coś było na zasadzie jakiejś zgrzewarki. Także no też takie to jest zastanawiające, że wyrzucamy, nie próbujemy wyciągnąć to, co można wyciągnąć, tylko od razu kosz, kupujemy następne. A zresztą jest jeszcze jeden temat, słyszałem w telewizji, że będą butelki, trzeba będzie oddawać do automatu. Więc to też taka ciekawostka dla mnie. Ciekawe, jak to będzie rozwiązane. Wiadomo, najpierw kaucja, później oddajemy. Kaucja jest zwracana. Flaming już to zresztą praktykuje, bo widziałem wielokrotnie, że oddaje butelki do takiego automatu. Dobra. Na dzisiaj to tyle. Do następnego. Pozdrawiam.